Reportaż to nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego za pomocą fikcji. A dzisiaj w naszym studiu gościmy Mariusza Szczygła, dziennikarza, a przede wszystkim reportera majstrującego przy ludzkiej duszy. Witamy serdecznie. Witamy. Kłaniam się. Panie Mariuszu, jak wspomina pan swoje życie studenckie? Ja wspominam dobrze, ale na przykład moja mama się wstydzi mojego życia studenckiego, dlatego że, może ja też się powinienem wstydzić, studiowałem 16 lat dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. To długo troszkę, nie? Zacząłem w XX wieku, w 1985 roku, a skończyłem w 2001. Uciekłem z pierwszego roku, jeszcze przed końcem drugiego semestru. Dwa lata później znowu zdałem egzamin na dziennikarstwo. I tak chodziłem na urlopy dziekańskie, powtarzałem lata, no nie szło mi, nie szło mi. Ale w końcu obroniłem pracę magisterską. A dlaczego taka szalona droga? Dlatego, że bardzo szybko zacząłem pisać, drukować teksty i pociągało mnie życie reportera, to po pierwsze. Po drugie, ja się nie lubiłem uczyć, ja się lubię uczyć tylko tego, czego lubię. A zawsze pan chciał być dziennikarzem? Wiedział, że to jest pana droga? Zawsze nie, ale od 7 klasy szkoły podstawowej. To znaczy w 7 klasie zorientowałem się, że nie muszę być recepcjonistą w hotelu, bo planowałem wcześniej, że będę recepcjonistą w hotelu pod basztą w Złotoryi mojej rodzinnej, ale się okazało, że ładnie piszę wypracowania. No i że jak mi się zdarzyło kilka razy dostać jakieś pieniądze za napisanie wypracowania koledze, to się zorientowałem, że można na tym zarabiać. Że właściwie pisanie nie przychodzi mi z trudnością, no a jeśli za to płacą jeszcze, no to tylko, to jest ideał właściwie. No i postanowiłem wtedy, że będę dziennikarzem, a właściwie reporterem, bo jak miałem jakieś 13 lat, trafiłem na książkę Krzysztofa Konkolewskiego, Baśnie udokumentowane. Stałem, bo w ogóle byłem takim chłopcem, który ciągle wystawał pod księgarnią w Złotoryi i albo stałem z 15 minut przy wystawie i patrzyłem na okładki książek, albo wchodziłem do księgarni i wyciągałem książki z półek i oglądałem. No i zobaczyłem pewnego razu, że jest książka, która nazywa się Baśnie udokumentowane i pomyślałem, że to są bajki, takie po prostu dla chłopaka w moim wieku. A tu się okazało, że to są reportaże, tylko na bardzo niezwykłe tematy, a reportaże dlatego udokumentowane. No i bardzo mnie wciągnął ten świat i pomyślałem sobie, kurczę, ja też chcę być takim facetem, który spotyka jakieś ciekawe osoby, wchodzi w jakieś tajemnicze, dziwne sytuacje, a potem to relacjonuje. No jakoś wydawało mi się bardzo romantycznie ten zawód zacząłem postrzegać. A ponad 20 lat temu prowadził pan jeszcze talk show na każdy temat. I czy faktycznie poruszył pan tam każdy temat, jaki chciał, czy może czegoś się nie udało zrealizować? Nie poruszyłem każdy, jaki chciałem, to może tak, ale pewien temat się na przykład nie pojawił. Pewne tematy się nie pojawiały. Z jakiego powodu? To była książka. Już zapomniałem, że pracowałem w telewizji. To był program, który mówił o tematach często trudnych. Były to tematy tabu. No nie wiem, na przykład jako pierwsi zaprosiliśmy kobiety po amputacji piersi do telewizji. To jak na połowę lat 90. to był naprawdę wyłom. I one wydawały mi się bohaterkami, że chcą w ogóle o tym mówić o swojej sytuacji, o swojej chorobie. Jako pierwsi zaprosiliśmy ludzi bardzo niskiego wzrostu, którzy wcześniej nie pojawiali się w telewizji, chyba że w roli jakichś cyrkowych karłów. A tutaj, prawda, odbyła się sensowna, prawdziwa rozmowa z szacunkiem. Więc to był, na każdy temat był talk show, który mówił po upadku komunizmu o zupełnie nowych zjawiskach, i czasami to mogło być szokujące. Bo oczywiście były też frywolne rzeczy, jak na przykład przeprowadziłem rozmowę z panią fryzjerką, która tworzyła fryzury intymne kobietom. Fryzury intymne. I też były modelki, które pokazywały te fryzury. No to było bardzo, bym powiedział, nawet wstrząsające dla niektórych, że można to w telewizji pokazać. W związku z tym
nie zawsze do tego programu udawało nam się zdobyć bohaterów, którzy by chcieli opowiadać o swoim życiu, bo potrzebna była pewna doza szczerości i nie każdy był na to gotowy, więc z tego powodu nie było wszystkich tematów. Ale miał pan tam całkowitą wolność twórczą. Tak, tylko że telewizja właśnie, to jest ciekawe, bo telewizja to jest praca zbiorowa, to już panie wiedzą, prawda, że to jest praca zbiorowa, że my, prowadzący, jesteśmy tylko takim ostatnim ogniwem, prawda? Na nas się skupia uwaga, ale tak naprawdę jesteśmy efektem pracy różnych osób i światła, które ma nas dobrze oświetlić, makijażystki, researcherów, reżysera programu. No a jak jest taki większy program, większy talk show, to ta ekipa jest duża. I ja oczywiście, jaki temat zaproponowałem, to wszystkie je realizowaliśmy, jeśli byli rozmówcy. Czasami, to na marginesie, rozmówcy byli, ale na przykład nie dojechali do studia, bo był na przykład taki przypadek, że córka zamknęła mamę w domu, dowiedziawszy się, że mama jedzie na każdy temat do telewizji Polsat, do programu, bo nie chciała, żeby mama o czymś tam opowiadała, więc jej nie wypuściła z domu. Zamknęła ją na klucz. No, ale jeśli już rozmówca dojechał, no to rzeczywiście ta rozmowa była, bym powiedział, w pełni wolna. Nie było cenzury w tej telewizji. No i stąd taki, bym powiedział, przełom, jaki ten program w obyczajowości wykonał. A przechodząc do baśni, czyli do reportaży, czytając na przykład duży format, zastanawiamy się, skąd jest ten temat, czemu autor, autorka wpadł na taki pomysł. I czy powie nam pan, czy zdradzi sekret, jak odnaleźć swój temat? Bo przecież pani otyła pana, też musiało być o czymś. No to z tymi tematami jest tak, że albo redakcja narzuca temat, prawda, i mówi, słuchaj, coś tam się wydarzyło, musisz jechać. No to jest takie zadanie dyżurne i nie lubimy tego. Ale są tematy, które jakoś nam wewnętrznie odpowiadają, prawda? Chcemy o tym pisać. I oczywiście bardzo wielu reporterów i reporterek powie, że no napisałem o tym, napisałam, bo to było ciekawe. No po prostu ciekawe, niesamowicie ciekawe. O, zajarałam się, prawda? Zajarałem się. No ale ja się wtedy zastanawiam nad tym, czy tam pod spodem nie ma jeszcze czegoś, czy właśnie podświadomie nie szukamy pewnych tematów, które mają nam coś załatwić. Na przykład ja z moim psychoterapeutą doszedłem do wniosku, że książka Gotland moja, która jest o Czechach de facto, to znaczy jest w jednej warstwie o Czechach, a w takiej wyższej, w takiej nadwyżce bym powiedział, w takiej wyższej warstwie, jest po prostu o tym, że system jest zawsze źródłem cierpień. Więc jest to książka o człowieku w systemie. W bardzo różnym systemie, to nie chodzi tylko o komunizm. I to jest, ktoś inny powie, no to jest książka o Europie Środkowej, no tak, o Czechach, o Słowakach, ale tak naprawdę to jest książka o mnie, tylko mało kto to wie. Wiem to ja i mój psychoterapeuta. A czy książka Nie ma też jest o panu? No, książka Nie ma jest bardziej jeszcze o mnie, dlatego że z mojego stanu, że tak powiem, psychicznego nie ma. Nie ma to jest coś, co zdarza się bardzo często, tylko ma jest takim przypadkiem, a nie ma jest właściwie stanem permanentnym. Chyba 50% ma i 50% nie. Właśnie zastanawiam się, czy czasem, no może w pani wieku tak, a w moim to już jest większość, wiesz, jednak większa, procentowo większa część to jest nie ma. I to jest bardzo moja książka w tym sensie, że właśnie po 40 wszedłem w taki okres nie ma, różnych nie ma. I też zacząłem dobierać te tematy, no chyba tak jak właśnie w tym Gotlandzie, że niby to jest o kimś innym, a jednocześnie to mi coś załatwia, a jednocześnie jakoś pośrednio jest to o mnie. I dlatego to, co pani przeczytała na początku, że reportaż jest tą nieumiejętnością poradzenia sobie Z rzeczywistością i w ogóle z egzystencją przy pomocy fikcji. Ja przy pomocy fikcji nie umiem sobie poradzić. Ja sobie umiem poradzić przy pomocy cudzej, prawdziwej historii. To jest taki przykład, mam takiego kolegę, Martin Wopienka, to jest pisarz czeski, który mi się zwierzył, że w jednej jego powieści, Podróżowanie z Benjaminem, bardzo polecam, to jest piękna powieść o rodzicielstwie, i w tym Podróżowaniu z Benjaminem on jako pisarz uśmierca żonę głównego bohatera na samym początku. No i
I potem główny bohater nawiązuje więź ze swoim małym synkiem i wyjeżdżają w podróż, dlatego podróżowanie z Benjaminem. I Martin mi powiedział, że kiedy pisał tę powieść, był w okresie rozwodu. Znaczy rozwodził się z żoną, która tak mu dała w kość i ta sytuacja mu dała w kość, że właściwie był już na granicy zabicia tej żony. No po prostu, no oczywiście może nie tak, prawda, dosłownie, ale mamy takie sytuacje, gdy mówi, Boże, ja go chyba zabiję, nie? No bywa tak. I że właśnie to była taka sytuacja. I co zrobiłem, mówi Martin? Uśmierciłem ją w powieści. Czyli poradził sobie ze swoim problemem egzystencjalnym przy pomocy fikcji. No reporter tak nie może, bo my nie możemy zmyślać. Ale złapałem się na tym, że moja podświadomość, która jest bardzo dobrą moją przyjaciółką, ona mi pomaga znaleźć tematy właśnie, które są ciekawe i płodne, bym powiedział, i owocne dla innych, dla czytelniczek, czytelników, ale też mi coś załatwiają. A pańska najnowsza książka, Fakty muszą zatańczyć, do jakiej muzyki tańczą? Ale piękne pytanie. Ciekawe. No na pewno nie tańczą... Może do pana ulubionej muzyki? To znaczy, myślę, że to na pewno nie jest żadna muzyka marszowa i że to musi być bardziej muzyka taka improwizowana. To może być jazz, bo te fakty muszą zatańczyć w tym sensie, że nie da się ich potraktować, tych faktów, równo i sprawiedliwie. Trzeba jakieś wybrać, trzeba jakieś fakty no, dać im pewną preferencję, czyli trzeba jakiś fakt trzeba ustawić z drugim faktem w pierwszej parze, a jakiś w ostatniej. No i to wszystko musi zatańczyć, czyli nie każdy fakt w reportażu jest ważny, nie każdy fakt reporter musi opisywać i nie... no i trzeba po prostu nimi żonglować, trzeba im nadać jakiś rytm, jakąś muzykę. I dlatego reportaż nigdy nie jest stuprocentową prawdą o faktach. Jest pewną impresją na temat faktów, jest pewną wersją faktów, jest pewną wizją faktów. Ma być napisane uczciwie, to znaczy, że nic nie zmyślam, ale no to już jest jednak moja muzyka. Reportaż nie jest spisem nut, prawda? Tylko jest kompozycją tych nut. A kim pan jest w swoim życiu prócz dziennikarza, pisarza, tak dla samego siebie tylko? Ojej, piękne pytania, ale jakie trudne. Same trudne pytania tutaj padają. Takie padają? Tak. Ale jest pan osobą, która na nie odpowie. Tak. Kim jestem dla siebie? Może tym chłopakiem ze Złotoryi? Jestem wciąż chłopakiem ze Złotoryi, ale który ma świadomość, że już jest dojrzały i... A na psychoterapii? Znaczy, psychoterapię już miałem dawno, to ona się skończyła 17 lat temu, ale myślę, że jestem tak na gorąco, to myślę, że jestem człowiekiem, który wziął na siebie dużą odpowiedzialność za życie własne i rodziny, ale nie tylko za życie własnej rodziny, także za fundację, którą prowadzę, Fundację Instytut Reportażu. I w tym momencie jestem dla siebie człowiekiem, który za dużo wziął na siebie, za dużą odpowiedzialność. Właściwie trochę porzuciłem pisanie i nie mogę rozkręcić mojej nowej książki, mojego nowego pomysłu na książkę, tylko zajmuję się i rodzicami, którzy wymagają pomocy, a jestem ich jedynym opiekunem, i fundacją, która ma teraz z powodów obiektywnych, gospodarczych gorszy okres. No i właśnie ta odpowiedzialność mnie troszkę przygniata, więc dzisiaj, jak mnie pani pyta, to jestem człowiekiem, który wziął na siebie za dużą odpowiedzialność i dwa, jestem człowiekiem niedospanym, dlatego że o północy mi przychodzi do głowy, żeby jeszcze do czegoś zajrzeć, a jeszcze uzupełnić jakąś wiedzę. Ach, przecież rano widziałem w internecie obraz jakiegoś malarza, ja muszę o nim doczytać. No i tak to trwa do drugiej w nocy, a potem muszę rano wstać i jestem ciągle niedospany, bo jestem niedospany przez to, że jestem niedoczytany. O! Ciągle uważam, że jeszcze za mało wiem i tak się rzucam na tę wiedzę, ale najczęściej mam dopiero czas między północą a drugą w nocy i to nie jest dobre. Czyli tyle rzeczy naraz, to w takim razie jest coś dla pana jeszcze w życiu wyzwaniem, a może jest coś, na co nie ma pan odwagi w życiu, wbrew pozorom? Odwagi nie mam nauczyć się pływać.
O, proszę. Nie umiem pływać, no niestety. Nie mam odwagi, uczył mnie wspaniały nauczyciel i no nie jestem w stanie unieść się na wodzie. Tak moje ciało się spina, że natychmiast tonę. Ale to wynika z tego, że jako dziecko się topiłem, jak miałem tam 6 lat i to jest mój taki uraz. To na to nie mam odwagi. A ta pierwsza część była teraz o odwadze, a to... O wyzwaniu, tak. Mhm. No to wyzwanie mam przed sobą, ale właśnie nie mogę siąść do tego wyzwania, bo nie mam czasu na to, żeby zająć się pisaniem książki, dlatego że już zaraz powiem, co to jest to wyzwanie, ale tylko chcę powiedzieć, że u mnie z pisaniem jest tak, że ja nie mogę wrócić z tego wywiadu, zjeść obiad i siąść do pisania. No, zwłaszcza, że musiałbym z Gdańska Oliwy do Warszawy wrócić jeszcze pociągiem. No, tak. U mnie z pisaniem jest tak, że ja muszę wskoczyć na pewną falę. Wskoczyć, wytworzyć pewien klimat we własnej głowie. I na przykład jak z domu muszę wyjść, załatwić jakąś sprawę, to już nie ma w tym dniu pisania. Po prostu nie jestem... Najlepiej byłoby, gdybym miał tak 2-3 dni był zamknięty w domu i już nie wychodził i niczym się innym nie zajmował. I nastroił się na to pisanie, to potem siadam i w 2 tygodnie mam pół książki. Ale ciągle nie mogę wskoczyć na tego konia, dlatego że muszę wychodzić z domu. I to jest dla mnie zabójcze. Znaczy dla mnie zabójcze. To jest dobre dla mojej rodziny i otoczenia, ale jest zabójcze dla książki. A tą książką, tym wyzwaniem, ma być książka reporterska o sztuce. Chciałbym napisać reportaż, gdzie głównym bohaterem będzie sztuka. I to jest bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że może już czas, żebym się zmierzył z czymś, co mnie przerasta. Bo człowieka musi coś przerastać w życiu. Jak go nic nie przerasta, to ja wtedy nie mam takiego poczucia, że to życie jest wartościowe. Musi mieć coś przerastać. I właśnie chciałbym stworzyć taki reportaż ze sztuką, że tak powiem, jako główną bohaterką. I to zdecydowanie będzie wyzwanie. Ale czy reportaż, który sam jest wyzwaniem w sobie, jak wpływa na ludzi? Na których? Czytających czy opisywanych? Wydaje mi się, że czytających, na odbiorców. No to już by pani musiała sama odpowiedzieć jako czytająca. Ja tylko mogę. A z perspektywy autora? Ja tylko mogę mieć nadzieję, że reportaż jest po to, żeby porzucić na chwilę swoje życie, na te 20 minut, kiedy czytamy, na te pół godziny, na 3 godziny, porzucić na chwilę swoje życie i żyć życiem tego opisywanego człowieka. Czyli zanurzyć się, być przez chwilę kimś innym. O, być przez chwilę kimś innym i jak już przez chwilę jesteśmy kimś innym, to go rozumiemy, prawda? A jak rozumiemy tego kogoś, to już rozumiemy kawałeczek świata. I to już jest lepiej wtedy. Jest jakaś wspólnota z kimś, mniej się boimy. Jak człowiek więcej rozumie, to się mniej boi. No, może czasami się więcej boi, jak więcej rozumie, ale jestem za tym, żeby rozumieć, niż nie rozumieć. I no i w tym widzę zaletę reportażu, w tym widzę jego siłę, że możemy na chwilę opuścić swoje życie, a to jest zawsze dobre, tak spojrzeć na świat trochę z innej perspektywy, nie tylko własnej. Więc jaka jest pana misyjka? Nie misja, a misyjka. Tak, bo misja to za duże słowo. No to chyba się wiąże z tym, w ogóle ja po co uważam, że żyje człowiek. No bo jako niewierzący w Boga, albo inaczej, jako głęboko wierzący, że Pan Bóg nie istnieje, bo obie te kwestie są domeną wiary, prawda? Ani nie ma dowodów na istnienie Boga, ani nie ma dowodów na nieistnienie. W związku z tym jedni wierzą, że istnieje, drudzy, że nie istnieje. Ja akurat jestem po tej drugiej stronie. No ale też musiałem sobie ustalić, do czego jest potrzebne życie. Znaczy, inaczej, jaki jest sens życia? Jaki jest sens życia ateisty, prawda? Co to za zadanie? Po co tu jesteśmy? No i doszedłem do wniosku, że to jest jeden wielki absurd. Po prostu to jest absurd. Oczywiście wierzący powie, że żyjemy po to, żeby zbawienie wieczne osiągnąć. No ale jak ktoś nie wierzy w zbawienie, no to jest to absurd. I w tym absurdzie, w tej niewiadomej, do której zostaliśmy powołani, w tej tajemnicy, cóż my możemy zrobić? Moim zdaniem możemy sobie nawzajem pomagać w tym absurdzie, przynosić sobie ulgę w tym absurdzie. I to jest moja misyjka. Przynosić innym ulgę. W jaki sposób można przynosić ulgę? Można przynosić ulgę miłością do drugiego człowieka, można medycyną, jak się jest lekarzem, można sztuką, muzyką, jak się jest piosenkarką, prawda, czy instrumentalistą.
Można też literaturą, właśnie, można pisaniem. No i to jest taka moja misyjka, żeby przynosić ulgę. A jak potem czytam, że w listach, w mailach, albo ktoś mi mówi, panie Mariuszu, zmarła moja mama i ta książka nie ma, tak mi pomogła przejść przez ten czas. No to znaczy, że właśnie ona przyniosła ulgę, więc to jakoś jest dla mnie pocieszenie i tak sobie myślę, o, pożyteczny reportaż napisałem. Tak, tak. A jak już jesteśmy przy misyjce, jaką jest literatura, to jaka jest rola szczegółu znaczącego, odnosząc się do najnowszej książki Hanny Kral? Szczegół jest istotny w pisaniu bardzo, właśnie, ale ten szczegół znaczący, bo nie każdy szczegół, dlatego że szczegół przybliża drugiego człowieka, przybliża nas do danej historii. I przecież jak wspominamy filmy jakieś, które wspólnie oglądaliśmy, to nie pamiętamy całej akcji, prawda? Tylko mówimy, słuchaj, pamiętasz, jak ona tam poszła i powiedziała mu, że tego, i on wtedy, i to jest ten szczegół, prawda? Albo, nie wiem, no, z kultowego filmu Rejs, to moje pokolenie zawsze pamięta jakieś teksty, ale to są pojedyncze zdania, prawda? Że wszyscy lubimy te piosenki, które już znamy. No, to jest na przykład zdanie z filmu Rejs. I to też jest szczegół, czyli pamiętamy szczegóły. Szczegóły są taką drabiną, na której opiera się nasza pamięć o rzeczach w ogóle. I w reportażu, i w ogóle w literaturze, ten szczegół jest istotny przez to, że buduje, jest taką tkanką tekstu, buduje ten tekst. Ale ten szczegół może też być jakąś metaforą na przykład. Może być szczegółem, który wzbudza emocje. Może być szczegółem, który jest też szczegółem informacyjnym oczywiście. No, bardzo różne są role tych szczegółów. Jakby ktoś był zainteresowany, to ja nawet taki swój zrobiłem nieskromny podział szczegółów w książce Fakty muszą zatańczyć. I wydaje mi się, że objąłem wszystkie te możliwości szczegółów, ale bardzo często mi się zdarza, że zauważam jakiś szczegół i już widzę, że to będzie ten szczegół znaczący. Pamiętam, jak opisywałem taką upadł komunizm i pewna fabryka telewizorów socjalistyczna przekształciła się w kapitalistyczną fabrykę telewizorów. I w tej nowej fabryce wszystko było już tak stworzone estetycznie, były wykładziny na podłogach w hali produkcyjnej, były piękne łazienki, no zupełnie inne warunki pracy. I pani sekretarka prezesa powiedziała, no tutaj u nas teraz jest tak ładnie, że pomyślałam, że chyba w sukni sylwestrowej będę przychodzić do pracy. No to jest właśnie taki szczegół, bo on obrazuje nam tej pani emocje, prawda? Znaczy jej zachwyt tym miejscem pracy. A jednocześnie jest przełożeniem właśnie na coś takiego drobnego, co każdy zrozumie, prawda? Aha, czyli ona do biura w sukni sylwestrowej, to jak tam musi być? Także to jest... No to pamiętam to do dzisiaj, a usłyszałem to dokładnie 30 lat temu. Panie Mariuszu, bardzo dziękujemy. Aha, że już. Dziękuję bardzo. Podoba mi się, że ten wywiad był taki krótki, bo uważam, że trzeba się w ogóle zgęszczać w życiu, bo mamy mało czasu. A jak mi mawia, może nie często, ale czasami Hanna Kral zawsze mnie pyta, panie Mariuszu, czy świat potrzebuje od pana aż tylu słów? No więc uznajemy, że świat dzisiaj potrzebował tylko tyle słów, ile właśnie padło i kończymy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.